Witam, z tej strony poznański kolekcjoner i zapraszam Was dzisiaj na przesyłkę z zakupami. Przesyłka z Hongkongu. Jedna karteczka tutaj powinna się znajdować. Jak widzimy, tutaj są karty też zabezpieczające. Dołożone bazówki z Selecta. Też się one w sumie przydadzą, bo są te rzadsze karty bazowe z tego, co tutaj widzę. I zaraz Wam pokażę, co tu za główna karta siedzi. Tu mamy poprzyczepiane. O, szkoda, że te karty bazowe są przyczepione typowo taśmą klejącą, ale no zetnę, zobaczymy, powinno grać. Mamy tutaj Duricha i Konopliankę. A kartą główną tutaj w tej przesyłce jest karta Historic Signature. Select pierwszy tutaj, jaki wyszedł 2015-16. Karta z Filipem Lamem. Karta podstawowa, wersja bazowa karty. Tak tył karty się prezentuje. Mamy tutaj limit 5x39. Karta właśnie z Filipem Lamem to jeden z tych short printów, trudna do zdobycia karta z tego setu Historic, więc cieszę się, że wpada ona do mojej tutaj kolekcji kart z Filipem Lamem. Jak widzicie, no autograf prawie pełen na naklejce, tutaj literka P mu się nie zmieściła, no ale nic się nie dzieje, karta trudno dostępna, a tu w miarę w korzystnej cenie udało mi się ją zakupić. Piszcie, co sądzicie o tej karcie. Ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was na kolejny filmik z moim udziałem. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Hej!